To znowu ja. I moja świnka. Proszę Państwa, przed nami gwiazdozbiór, czyli konstelacja. Taka akcja, że konstelacja, czyli gwiazdozbiór, czyli zbiór gwiazd. I nie mówimy tu o tych na czerwonych dywanach. Nie mówimy o pięknych paniach i panach w garniturach z diamentami. Mówimy o gwiazdach, to są nad nami. Gwiazdozbiór, czyli konstelacja, czyli to, co widzimy w piękny, rozgwieżdżony wieczór. Czyli jak w sierpniu sobie leżymy i widzimy spadające gwiazdy, to obserwujemy konstelacje. Grupa gwiazd zajmująca określony obszar sfery niebieskiej, tej pięknej. Z czasem gwiazdy połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwy. Na przykład gwiazdozbiór Centaura albo Kasiopea. Wiecie, niektóre mają formy na przykład byka albo strzelca. I to są znaki zodiaku, ale to już zupełnie inna historia. Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zwyczajnie fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane czym? Geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską. Dlatego czasem wielki wóz widzimy tu, a czasem widzimy go tam. A mały wóz jest też niedaleko i tam świeci gwiazda polarna. A tam, gdzie gwiazda polarna, tam wiemy, że jest północ. Popatrzcie czasem w gwiazdy, a jak która przypadkiem spadnie, to pomyślcie życzenie, ono na pewno się stanie. I nie myślcie o nas jako o gwiazdach. My tylko czytamy definicję, mówimy samą prawdę, a nie jakąś tam fikcję. To jest śpiewająca Wikipedia, 100% człowieku. Tak, Kopernik też patrzył w gwiazdy. I też ruszał planety. I dlatego tu jesteśmy. Nie powiem niestety. Całe szczęście. Wiemy co i jak. Jak się obracają te sfery niebieskie. Jestem tu ze świnką, nie z pieskiem. I mówię cały czas o konstelacjach. Taka jest akcja. Pozdrawiam wszystkich rozgwieżdżonych. Popatrzcie czasem w niebo. I oderwijcie się od ziemi. To był CNF Freestyle, gwiazdozbiór, konstelacja.